Tutaj na stacji kolejowej w Oświęcimiu Auschwitz wtedy miało miejsce wydarzenie, które mój ojciec uważał za decydujące, żeśmy przeżyli w ogóle tę wojnę. Amerykanie wykupili słynnego rabina z góry Kalwarii, który nazywa, powszechnie Żydzi go nazwali Gerer Rebbe. Ten Gerer Rebbe jechał pociągiem ze swoją rodziną, pociąg przyjechał. Rabin stał w oknie i machał ręką Żydom. Podano jedzenie. Mój ojciec stał troszeczkę z boku. On nigdy się nie lubił pchać. I ten rabin widział go i zrobił mu znak, ażeby się zbliżył. Wziął ręce ojca w swoje ręce i powiedział: życzę ci, abyś ty, twoja żona i twoje dzieci pozostali przy życiu i szczęśliwie przeszły tę wojnę. Wszyscy, którzy żegnali wtedy rabina Gerer Rebbe, stracili życie w Holokauście, oprócz mojego ojca. Co więcej, nikt z rodziny mojego ojca się nie uratował, tylko mój ojciec, jego żona i jego dzieci. Można wierzyć albo nie wierzyć, ale faktem jest, że ja żyję. Chaim Szenkier, on właściwie był ojcem naszej rodziny. To był wielki mistyk. U nas w rodzinie mówiono, że on ma dalej jakiś wpływ na członków naszej rodziny. I zawsze jest jeden, któremu on przekazuje swoje myśli, aby przekazał następnym pokoleniom. Tak uważaliśmy w rodzinie. Pewnego razu Chaim Szenkier powziął decyzję, ażeby wynająć tutaj w arendę, wziąć jakąś posiadłość w Oświęcimiu. Ale później zaczął się zastanawiać, jak ja mogę tam mieszkać. To był bardzo pobożny Żyd, hasyd tego rabina z Nowego Sącza. Jak mogę mieszkać w Oświęcimiu? W Oświęcimiu są Żydzi, chodzą w cylindrach. Kobiety czytają jakieś romanse. Sądzę, Rebbe powiedział mu, że nie jest tak, jak on myśli. Właśnie dlatego, że nie ma tam Żydów, hasydów, to on powinien jechać i założyć tam nowe miasto hasyckie. Mój dziadek Józef Szenkier tu w Oświęcimiu tworzył fabrykę nawozów sztucznych. To był człowiek bardzo szerokich horyzontów, bardzo inteligentny, jakiś dziwny, miał pociąg do sztuki. Sam studiował, Żyd pobożny, pojesiwie, zaczyna studiować książki o sztuce. To też było coś bardzo dziwnego. A pisaliśmy się przez O z kreskami, dlatego, bo Józef to zmienił. Józef uważał, że Szenkier pisany przez E to po niemiecku znaczy szynkarz. Jemu to nie odpowiadało. On zrobił O z kreskami, to jest Szenkier, ładny człowiek. Mój ojciec, Leon Szenkier,
był artystą, malarzem, znanym w Krakowie. A w 1937 roku ojciec jego mu powiedział: wiesz, Leon, ty musisz przyjść, przenieść się do Święcima, pomóż mi prowadzić tą fabrykę. Zrób mi zdjęcie. To była willa mojego dziadka Józefa Szynkiewa. Ona nie wyglądała tak, teraz to wygląda. Była w białym kolorze. Na dole całe parter to mieszkał Józef Szynkiew, mój dziadek. Oni już coś robią, remontują i znaleźli jakieś rozwiązanie na tą szkarpę? Na razie nie. Co? Na razie nie. I to jest poważne, tam się osuwa, to nie wiadomo co. Trzeba wzmocnić tą szkarpę. Tu stała piękna fabryka rodzinna, agrochemia. Fabryka nawozów sztucznych. Ile tu pracy było, ile energii włożono. To jest willa Jagiellońska 41. Tu mieszkaliśmy przed wojną. Tu przeżyli moi rodzice wiele pięknych lat. Tu była weranda, tu był taras, zdaje mi się. Jeszcze, to ja nie pamiętam, co tu było. Ja tylko pamiętam te pokoje. Helenko, chodź tutaj, masz okazję widzieć, jak ja żyłem. Tu był gabinet mojego ojca. Muszę powiedzieć, z całym... Słyszysz? Szczerością, że ładniej wygląda niż za naszych czasów. Dziękuję bardzo. Ładnie wygląda. Pięknie wygląda. Dziękuję bardzo. W 1938 roku mieliśmy bonę do dzieci. Taka moda była. Tośmy spali w jednym pokoju. Ja, moja siostra i ta bona. Moja siostra była może wtedy, wiem, półtora roku. W nocy płakała i trzeba ją było lulać. To ta bona mnie budziła. Ja miałem 7 lat. Mnie budziła, żebym ja ją lulał, a sama poszła spać. To ja lulałem ją całą noc, tak. Aż mama zauważyła, coś Heniusz jest taki śpiący codziennie. Co się stało? Dopiero wtedy powiedziałem, że ja ją lulam, bo ona mi zabroniła, bo ona, to mama ją wyrzuciła. Na początku wojny w 1939 roku mój ojciec był przewodniczącym gminy żydowskiej w Oświęcimiu. W związku z tym był w stałym kontakcie komendantem wojskowym miasta Oświęcima, który się nazywał von Greif. Pewnego razu został wezwany do von Greifa i tam powiedział mu, że on, von Greif, dostał rozkaz, ażeby w Oświęcimiu zostało otworzone biuro emigracyjne. I Żydzi oświęcimscy mają zgłaszać się i rejestrować na wyjazd do Palestyny. Emigracja jest dobrowolna. Kto chce, niech się zgłosi. Nie było nic przygotowane więcej. Nikt nic nie wiedział.
Wiadomo było tylko, że to jest rozkaz, który przyszedł z Berlina i to, ten rozkaz ma być wykonany. Ja to opisałem wszystko w książce. On z tym maszynopisem już gdzieś wędrował, po wydawnictwach, ale żadne się nie zainteresowało, czy też nie miało odwagi, żeby się jakoś zmierzyć i z tym tekstem, i z tematami, jakie się tam pojawiają. W gronie historyków były znane fakty dotyczące rozmaitych prób związanych z emigracją Żydów tuż przed wybuchem wojny, jak i podczas Holokaustu, w sposób legalny czy nielegalny. Znane też były prace mówiące o rozmaitych spotkaniach, negocjacjach między liderami społeczności żydowskiej, organizacjami żydowskimi, a rządem czy dygnitarzami III Rzeszy, więc jakby była pewna taka rama, która to uwiarygodniała. To miało kolosalne znaczenie, bo oprócz tego, że uratowałoby się 60-70 tysięcy Żydów ze Śląska, to Niemcy przyrzekali, że jak się ta emigracja uda, to rozpocznie się emigracja z generalnego gubernatorstwa też. Ten tekst od początku był no, absolutnie fascynujący i gotowałam, nie wiem, wszystko zrobić, żeby to przygotować jako książkę. No, może ten Holokaust nie przeszedłby w takiej okrutnej, strasznej formie. A może by do niego w ogóle nie doszło. Żeby ktoś na świecie otworzył przed Żydami wrota i opinia publiczna by poparła tą emigrację i wykazała zainteresowanie Żydami. Niestety nic takiego się nie stało. Ta bezinteresowność świata wykazana losem Żydów, przekonała Niemców, że właściwie Żydami można robić, co się chce. Po wojnie przybyliśmy z obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen. Wróciliśmy do Polski. Mój ojciec uruchomił fabrykę. Zrobił kapitalny remont tej willi. I włożył tutaj masę pieniędzy. I jego przyjaciel powiedział mu, już nie pamiętam jak się nazywał, co ty tu robisz, Lojze? Coś ty zwariował. Przecież za te pieniądze możesz sobie kupić w Niemczech dwa domy mieszkalne. A mój ojciec powiedział, ja nie chcę jechać do Niemiec, ja nie chcę mieszkać w Niemczech. Tu jest moje miejsce, ja chcę tu żyć i tu umrzeć, tak, ci, co umarli przede mną. Fabryka szła cudownie, ale później komunizm coraz bardziej opanowywał przemysł i zaczęto robić mojemu ojcu duże trudności. Grożono mu, że jak nie wyjedzie, to go zamkną. Ta łąka najlepiej symbolizuje to, co się stało. Piękna, kwitnąca fabryka, która dawała setkom ludzi zatrudnienie, setki rodzin z tego żyły. Teraz nie mały. To właściwie jest historia rodziny Sienkierów Oświęcimiu. Pamiętam dobrze ten dzień.
kiedy wyjechaliśmy z Oświęcimia, jechaliśmy dorożką w wiatrę. Na ulicy Jagiellońskiej otwierały się okna z różnych kamieni i machali nam rękami na pożegnanie. A myśmy płakali. Wszyscy. Mój ojciec przyjechał do Izraela już jako złamany człowiek. To już nie był Leon Szenkier, którego znaliśmy z Oświęcima. Ale mnie udało się założyć nową rodzinę, kwitnącą, rozwijającą się. Mamy razem 3 córki wspaniałe i 10 wnuków cudownych. Jest nowe życie. '39 roku została spalona synagoga w Oświęcimiu i Jachcel miał mowę: nie płaczcie, nie lamentujcie, bo pojedziemy jeszcze kiedyś do Izraela i tam w Izraelu wybudujemy jeszcze ładniejsze synagogi, jeszcze większe, piękniejsze. Nie płaczcie, bo to nie jest nasz koniec. I tak było. Teraz ja stoję jako przedstawiciel tych Żydów, którzy zginęli i tych, którzy przeżyli Izraelu. Mogę powiedzieć, że ta przepowiednia się spełniła. Są rzeczy, które człowiek nie może zrozumieć ludzkim rozumem. Są rzeczy wyższe. Rzeczy jednak decydujące w naszym życiu. Chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy. Szma Izrael!